Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj mam dla Was coś, co ostatnio było taki temat, no już rok temu, a mianowicie kosmetyki CBD. Firma Satiwell wypuściła od razu kilka produktów, mydło, szampon, peeling oraz masło do ciała, także zaraz Wam to zaprezentuję. Zaczynajmy! Odlecieć i mnie wszystko gdzie. Zobaczcie, zacznijmy sobie od mydła w kostce. Mydło w kostce. A właściwie to jest szampon w kostce, bo mydło jest w tym drugim opakowaniu. Wygląda o tak. Pachnie, powiem Wam... No, pachnie konopiami, faktycznie. Kiedyś już miałem przyjemność takiego szamponu używać. Używam je nadal w sumie jeszcze do brody, myjąc brodę. I powiem Wam, że tamto, które mam, pachnie nieco słabiej konopnie, bardziej cytrusowo, a to tak konopnie cytrusowo pachnie, także bardzo, bardzo ładny zapach. Przeczytajmy, co tam jest opisane. Szampon konopny w kostce to duża dawka zdrowia i energii oraz orzeźwienia dla naszej skóry głowy oraz włosów. Kosmetyk z olejem konopnym nierafinowanym oraz niedorodowanym do codziennej pielęgnacji włosów i całego ciała. Prezentowany szampon konopny w kostce Galeria Konopi nie zawiera żadnej chemii, jest wolny od agresywnych detergentów. Ok, czyli mam taką informację, no ja czuję tutaj konopię i jakieś cytrusy. Jeżeli chodzi o mydło z CBD, jest również w takim samym opakowaniu kartonowym. No może to jest trochę niewygodne, żeby ciągle tak wyjmować, jednak no mydło i szampon myślę, że możecie mieć po prostu w jakiejś mydelniczce i to jest takie tak naprawdę opakowanie jednorazowe. Ja używam też właśnie w mydelniczkach takich mydeł. No to mydełko jest takie już bardziej brunatne, mniej pachnie konopią, bardziej jednak mydłem niż ten szampon w kostce. No i też z tyłu mamy opis całego mydełka, czyli naturalne mydło konopne z dodatkiem wosku konopnego CBD, to gwarancja czystej, doskonałej, nawilżonej skóry. Wosk konopny CBD dodatkowo leczy i poprawia zdolność do autoregeneracji. Kolejna rzecz to peeling konopny CBD i czerwone owoce. Jest to peeling na bazie cukru. Pachnie ładnie owocowo, jest bardzo gęsty, także dużo tutaj tego peelingu znajdziecie. Od spodu widzimy olej, który tutaj się zbiera. Będę próbował i dam Wam znać. No i ostatnia rzecz, masło do ciała CBD plus wanilia. Pachnie bardzo ładnie, bo już wąchałem. Bardzo mocno przebija się tutaj ta wanilia. Jest to taki jakby format kremowy, stwardniały. Także bardzo, bardzo ciekawe takie mydełko. Widzicie, tak się na palcu tak zostaje. Bardzo długo się wchłania. To już tutaj Klaudia próbowała. Ja jeszcze będę testował. Także widzicie, jak te produkty wyglądają. Co do cen tych produktów przejdziemy za moment, w kolejnej odsłonie, a ta odsłona już za jakiś czas. Wy to zobaczycie teraz w tym jednym filmie, natomiast ja muszę spróbować tych produktów, przetestować je. Teraz chciałem po prostu Wam pokazać, jak wyglądają jeszcze nieużywane opakowania z nieużywaną zawartością. Także ja tutaj już wracam za momencik i powiem Wam, jak testowało się te oto produkty. Ok, jestem już po teście tych oto kosmetyków. Powiem Wam, co mi się bardziej podoba, a co mi się mniej podoba i dlaczego. Ok, zacznijmy od peelingu do ciała. Ten peeling, tak jak już mówiłem w pierwszym wejściu, jest bardzo taki gęsty, mocny. Widać, że bardzo dużo tutaj cukru w nim się znajduje. Pachnie tak cytrusowo, komuś może to się podobać, komuś nie. Natomiast jest bardzo mało tego oleju. Przez co, gdy robicie sobie peeling, ja robiłem sobie testy na ręce, to naprawdę bardzo, bardzo mocno wysusza. Wydaje mi się, że można by było tutaj trochę dać więcej oleju. To byłoby wtedy naprawdę ciekawie. Przy spłukiwaniu takiej ręki już spilingowanej jest ciekawy efekt i gładka skóra to czuć, to taki jest też fakt. Potem, jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą stestowałem, było masło do ciała. Jak już użyłem tego peelingu, posmarowałem sobie rękę właśnie tym masłem do ciała w takiej właśnie formie pianki i powiem Wam, że bardzo mocno jest intensywne, jeżeli chodzi o zapach waniliowy. Także
jak smarowałem rękę rano, a jest już po południu, po 15, to powiem wam, że nadal czuć tą wanilię. No bardzo, bardzo mocny zapach, taki słodkawy. I tutaj znowu, jednym podobają się bardziej kosmetyki takie orzeźwiające, innym bardziej właśnie takie słodkie. Ja jestem fanem jednak takich bardziej orzeźwiających, jakichś takich zapachów eukaliptusowych, czy też po prostu takich pobudzających jakby. Natomiast wiem, że jest bardzo duża grupa ludzi, która lubi właśnie słodkie takie zapachy i chyba jest nawet ich więcej takich osób, także myślę, że to naprawdę bardzo fajny i ciekawy produkt. Co też teraz zauważyłem, może to wam pokażę na przybliżeniu. Po użyciu, nie wiem, tutaj widzicie teraz, ale tak. Dookoła mamy jakby taki właśnie kolor waniliowy. Natomiast w środku, gdzie trochę sobie zabrałem do tego posmarowania, jest kolor widać już zielony. Taki żółtawo-zielony. Także widać, że to pewnie ten olej konopny. Przechodząc dalej do mydła i szamponu w kostce, to tak, mydło, jego zapach przed użyciem pachnie podobnie jak w trakcie używania tego mydła. Nie czuję tutaj konopnego zapachu, bardziej taki właśnie mydlany, typowo spotykany dla mydeł. Jest to taka kostka bardziej taka no twarda, ostra, także no tutaj pokażę wam, w jaki sposób ja mydliłem sobie ręce. Tak, to trochę boli, jak tak, wiecie, używacie mydła, nie? Dlatego ja myłem sobie ręce po prostu okrężnymi ruchami i jest to wygodniejsze mydło, jakoś tak super nie mydli taką pianą, w odróżnieniu do szamponu do włosów, który zdecydowanie mocniej namydla. Też jest napisane, że tutaj można go stosować do ciała, także nie tylko do włosów. I powiem wam, że miałem już styczność z podobnym właśnie szamponem od Galerii Konopi i tamten szampon w kostce, który kupiłem jakieś pół roku temu, był słabszy w zapachu, w działaniu taki sam jak ta kostka. To jest taki zapach już przy nacieraniu we włosy, bo jak widzicie, ja włosów na głowie nie mam, także sobie myję takim szamponem brodę i bardzo fajnie. To pachnie tak cytrusowo-konopnie, bardziej cytrusowo, czuć tą nutę konopi, natomiast ja tutaj odczuwam taką mocną cytrynę. Bardzo fajny szampon. Tą kostkę, którą miałem do tej pory, to gdzieś tak myślę zużywałem w granicach miesiąca, 3 tygodni takiego codziennego mycia. Także mam nadzieję, że i ta kostka, która ma 100 gram, również starczy mi na około 3 tygodnie do miesiąca. I teraz przejdziemy do ceny. Masło do ciała. Cena tego masła, tutaj ją teraz widzicie. Konopny peeling. Tutaj jest cena. Mydło z CBD. Tutaj macie cenę. No i szampon w kostce konopny. Cena widnieje tutaj. Ogólnie te produkty oceniam dobrze na bardzo dobrze. Dla mnie lepszymi produktami jest na pewno szampon do włosów oraz masło do ciała. I to oceniam na taką piąteczkę, bo naprawdę bardzo ciekawe. Mocny zapach trzymający się na ręce tego masła. Szampon jest wydajny, bardzo mocno się pieni, jest naturalny. Natomiast peeling wydaje mi się, że powinien mieć trochę więcej oleju, żeby nie był taki bardzo suchy. Miałem styczność z wieloma peelingami do ciała i każdy z nich, których używałem, miał więcej po prostu oleju w sobie. No a mydło z CBD pachnie bardzo mydlanie, mniej konopnie, ale również jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o gładkość rąk, spoko, nie wysusza. Także oceniam produkty na 4 i na 5. Jeżeli byście chcieli takie produkty sobie zakupić, to, no to są to produkty marki Satuel. Także wiecie, że z kodem konopnyweb macie 10% zniżki na wszystkie produkty tej marki, zarówno kosmetyczne, jak i olejki CBD, CBG. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tej marce, no to gdzieś tutaj zobaczycie jeden z filmów przedstawiający właśnie olejki od Satuel. A też szczegóły możecie poczytać
skład na przykład poczytać na stronie Satiwell, ale również znajdziecie na mojej stronie konopnyweb.pl w artykule poświęconym właśnie tym kosmetykom razem z dołączonym do artykułu filmem. To było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dziękuję Wam, że byliście ze mną w ten dzień świąteczny nieco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. W jednym z przyszłych odcinków, być może w kolejnym, zrobimy takie podsumowanie roku 2021, bo też pytałem Was, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, także powiedzieliście na Discordzie, że tak, także taki odcinek również będę przygotowywać. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, pozdrawiam, bless.